końcem listopada 2007 roku odkryłem swoją pierwszą kometę. I jeśli mogę opisać, jakie to było uczucie, no to była euforia, której nie da się przeżyć na co dzień. Dla niektórych to jest los na loterii, dla niektórych to jest Boży dar. Przeżyć taki przełom w swoim życiu, odkryć jakieś nowe ciało kosmiczne we wszechświecie. Co prawda nie było to duże ciało, ale oczywiście było to moje własne znalezisko. To jest taka euforia, która naprawdę wpłynęła przede wszystkim motywacyjnie na moje dalsze zachowanie. To był taki, można powiedzieć, przełom, który spowodował, że ta passa odkryć rozpoczęła się na dobre. Kolejne odkrycie zanotowałem w grudniu i na następne odkrycie już nie trzeba było czekać, to była kwestia czasu. Dopracowywałem swoją technikę obserwacyjną i w tej chwili to pozwala mi na wygospodarowanie tak czasu, że nie muszę go poświęcać zbyt dużo, żeby taki obiekt znaleźć. Można sobie dostosować cały tryb, na przykład życia, tryb pracy do tego, żeby poświęcić czas na cały projekt właśnie poszukiwań komet, na naukę, na zajęcia z rodziną i pomimo wszystko odkrywać komety. Liczy się metoda, liczy się wiedza, liczy się doświadczenie, no i przede wszystkim też jakimś stopniu szczęście. Sukcesywnie z roku na rok tych obiektów zacząłem odkrywać więcej. No i w tej chwili, jeśli chodzi o 2010 rok, no to no, troszeczkę skromności nie zachowam, ale udało mi się uzyskać najwyższą aktywność, jeśli chodzi o odkrycia komet na całym świecie w tym projekcie. W samym 2010 roku udało mi się odkryć 47 obiektów, no a łączny dorobek do tej chwili to jest 105 komet. Całe to znaczenie, dlaczego tą astronomią się zajmuje, no to jest szukanie odpowiedzi na przykład na takie najbardziej nurtujące pytania. Jaka jest nasza pozycja we Wszechświecie? Gdzie my się znajdujemy? Jak duży jest cały Wszechświat? Kiedy on powstał? Jaka będzie jego przyszłość? No, przecież to są takie pytania, które na co dzień każdy naukowiec zadaje sobie we własnym sercu, we własnym umyśle. No i to oczywiście się przewija również przez mój umysł. To wpływa w pewnym sensie na punkt widzenia, na jakieś postępowanie, jeśli chodzi o zdobywanie sukcesy, stanowcze zdobywanie i dążenie do poznania właśnie jakichś tych określonych odpowiedzi. I wraz z postępem technicznym, który oczywiście astronomia szeroko wykorzystuje w postaci budowy nowych teleskopów, nowych instrumentów, jeśli chodzi o badania, na przykład kosmiczne, wysyłanie sond. Tak myślę właśnie, ten postęp techniczny będzie wpływał na to, że nasza wiedza się rozwija i będzie ta wiedza się nadal rozwijać. I myślę, że to będzie powodować, że nasz punkt widzenia na cały Wszechświat będzie cały czas się zmieniał. Mój list do Pana, wszystkiego dobrego, gratuluję, ale żeby było dopełnione naprawdę, to muszę powiedzieć, że mam jeszcze drugi list, mianowicie pan prezydent Majdrowski. I naprawdę muszę uznać, że my obaj cieszymy się z pana sukcesu.